Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem omówić ten oto nietypowy nóż, a jest to Emerson CQC 8 Horseman w wersji oczywiście czarnej taktycznej. Ernest Emerson to człowiek, który produkuje te noże, który je zaprojektował, właściwie projektuje i wykonuje też. Tutaj mamy kilka jego przykładów. Właśnie tak jak ten Sheepdog, to jest właśnie CQC8. Wersje są dwie, jest duża, mała. Ten nietypowy nóż to jest mój pierwszy nóż tego typu. Jest to nietypowy nóż z nietypową historią, ponieważ to, co widzimy tutaj, ten dziwny haczyk powstał przez przypadek. Ernest właśnie chciał zaprojektować taką dodatkową rampę na palec, coś podobnego jak robi Spyderco. Przez przypadek właśnie wymyślił ten haczyk, który służy do otwierania noża przy wyciąganiu go z kieszeni. Dla tych, którzy obracają się w świecie nożowym, nie jest to już nic nowego, natomiast dla tych, którzy może widzą to pierwszy raz, faktycznie może to być zaskoczenie. Obecnie jest to stosowane przez większość firm w niektórych modelach nożowych. O, w ten sposób powinno to działać. Poza tym głownie można otworzyć za pomocą tego oczywiście dysku. Takie dyski stosowane są dosyć często w tanich chińskich nożach. I jak widać, nóż też ma numer seryjny oraz kilka napisów na głowni. Głownia jest też troszkę nietypowa. Jest dosyć fajna. Natomiast ja nie wiem, jak określić właściwie ten kształt. Nie jest to spear point. Jest taki bardziej szablowaty kształt, powiedziałbym. Z saber grindem, czyli z szlifem do połowy. W stali 154. Tutaj różne napisiki widzimy. Jest to oczywiście opatentowana ta rampa jest przez samego projektanta, czyli Ernesta Emersona. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedy otwierałem ten nóż, jeśli ktoś widział unboxing, to na pewno wie, że no nie było tych rys, prawda? Nie było w unboxingu tych rys. No chciałem nóż przetestować. 15 minut cięcia na kartonach. No już nie nagrywałem tego. Uznałem, że bez sensu. Myślałem, że nic się nie stanie. Mówię, potestuję tylko tak dla siebie i proszę. Jaki efekt. Także tutaj ta powłoka z noża szybko zeszła. Na dodatek jest to szlif jednostronny, oczywiście nie całościowy, czyli tutaj mamy szlify wyprowadzone, natomiast już sama krawędź tąca jest wyprowadzona tylko z jednej strony. Właśnie z tej strony lewej. Od tej reprezentacyjnej strony noża. No i tutaj to powoduje, że nóż rzeczywiście schodzi nam do prawej strony w trakcie samego cięcia. O samej głowni można by dużo mówić, nawet ta rampa jest wykonana bardzo dobrze. Tutaj te wszystkie elementy są zaoblone fajnie, więc używanie tego naprawdę sprawia przyjemność. Nie wpija się to jakoś w rękę. Jest to doskonale wykończone, jak widać. Zwłaszcza teraz. To trochę dziwnie wystaje i tak słabo pasuje do noża, ale już trudno, można się do tego też przyzwyczaić. Natomiast sam nóż nosi nazwę Horseman, czyli jeździec, jest stworzony do jeżdżenia na koniu. Jest to wersja mniejsza noża, ponieważ produkowane są dwa rodzaje, to jest akurat ta wersja mniejsza. Od razu porównajmy sobie, jak na mniejszą, to nie jest wcale taka mała. Tutaj mamy paramilitary, właściwie prawie ten sam, powiedzmy, że rozmiar i Victorinox Pioneer, jak widać. Głowni ma dużo, rękojeści też ma dużo. Można powiedzieć, że jest prawie taki sam jak paramilitary.
dwójeczka. No to właściwie trzeba by to było zmierzyć, tak? Głownia to jest powiedzmy jakieś 8,5 cm, przy czym tego ostrego to jest jakieś 83 mm. Długość całkowita blisko 21, trochę ponad 20,5 cm. No i waga. No jakiś czas temu ważyłem ten nóż, to 136 gramów, gdzieś tak mi wykazało. W tej chwili waga znowu zaświrowała i nie chcę współpracować. Przejdźmy do rękojeści. Rękojeść bardzo ergonomiczna, jak widać teraz. Kiedy ją łapię, chwyt automatycznie sama ręka wie, gdzie ma położyć który palec. Ja przy swoich małych dłoniach jeszcze mam dużo zapasu, więc ktoś z większą grabką też będzie miał dużo jeszcze miejsca tutaj na palce. G10, bardzo agresywne, tarka taka. W porównaniu na przykład do G10 na PMC, to no tu jest bardzo ślisko, nie? Tu jak widać można nóż przesuwać, tutaj w jedną stronę jest bardziej po prostu szorstkie, tutaj w każdą ze stron jest szorstkie, super fajne te G10 jest zrobione. Klipsa już widzieliście, jak jeździ w kieszeni, też już widzieliście, dużo wystaje, jest za co chwycić. Mamy też otwór na linkę, więc spoko, jakąś tę linkę można sobie przewlec, jeśli ktoś lubi. Paracord to tutaj trzeba by było wciskać. I teraz sama konstrukcja to co najfajniejsze, bo nóż można by było rozkręcić właśnie przy pomocy samego Victorinoxa. Płaski śrubokręt i krzyżak tutaj. Żeby nie być gołosłownym, spróbuję chociaż, czy naprawdę się da. Ok, tego krzyżaka tym akurat śrubokrętem się nie odkręci, więc trzeba by było chyba jednak użyć prawdziwego, natomiast no, sam piwot można już no, dokręcić za pomocą właściwie wszystkiego, czy monety, czy co tam mamy pod ręką, więc można sobie kręcić piwotem. Jeden z linersów, ponieważ tutaj jest taka tradycyjna konstrukcja jak na liner lock, o którym oczywiście nie wspomniałem, bo blokada tutaj to jest liner lock, więc ten listek, ten właśnie jeden tutaj liner jest stalowy, natomiast ten drugi jest wykonany z tytanu, tak żeby było troszeczkę lżej. No, natomiast żadnych otworów tutaj nie nawiercili. Dosyć jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, tylko nie wiem, czy będę w stanie to pokazać. Tu jest zrobiony dodatkowy detent. O, teraz go widać, tam jest taka blaszka. Więc mamy detent tutaj jeden tradycyjnie w linersie. A tutaj w tym linersie jest jeszcze drugi. Jest to jakiś tam zabieg Ernesta właśnie zrobiony po to, żeby można było lepiej dopasować zapadającą się oczywiście blokadę. Głównie o to chodziło, żeby nie zapadała się zbyt głęboko, bo to jest tamto zrobione. Ale tak naprawdę to nie wiem, czy to aż tak super, super po prostu działa, tak? No ale nóż niby taki zwykły, bardzo powiedzmy amerykański, ale jednak znajduje się w nim kilka ciekawych rozwiązań, o których mało kto się pokusił. Są to noże, to znaczy większość noży Emersona produkowane są na rynek taktyczny dla żołnierzy, dla wojskowych, no natomiast ten akurat jest dla powiedzmy kowbojów lub ludzi, którzy lubią jeździć na koniu, więc fajnie, że nie ma jeszcze aż takiego strasznego, powiedzmy zabójczego takiego backgroundu za nim, no ale jednak jest cały czarny i jest taktyczny. Natomiast no powłoka jest słaba. Tu się zawiodłem, ale reszta noża jest naprawdę świetna. Bardzo mi się fajnie jego używa, fajnie mi się jego właśnie też trzyma w ręku. Dosyć kiepsko za to się nosi. No, trzeba się przyzwyczaić. Ci, którzy mają duże noże ze sobą, to nie będą mieli problemu. Mi głównie przeszkadza ta szerokość, jest nawet szersza niż PM-ka. Zobaczmy sobie w porównaniu do Wicka. No, zawsze te kilka milimetrów szerzej to w kieszeni się czuje. No i G10. Jak dałem koledze, żeby spróbował Wave'a, jak się używa, to całe spodnie sobie podniósł na tym. Na klipsie, tak mu się zacisnął na jeansach. Więc no tutaj należałoby to chyba wygładzić, żeby to tak naprawdę
dobrze działało. Ja oczywiście ten nóż kupiłem. Kupiłem go do testów, przetestowałem go. Myślę, że tydzień to w zupełności wystarczy i puszczam go dalej, więc będzie na sprzedaż. Jak widać, Emerson naprawdę, naprawdę, naprawdę robi na mnie fajne wrażenie. Czuję się tą moc w nim, w trakcie używania zwłaszcza. Niby to tylko liner lock, że to niby to liner locki takie słabe, że Cold Steel lepsze. No ale kurczę, muszę powiedzieć, że no, niczego nie brakuje temu nożowi w trakcie używania. Ten oczywiście liner jest tutaj dosyć gruby. Może nie jest to tak jak frame lock, ale tak naprawdę konstrukcja jest mocna i podczas używania się to czuje. Czuje się ten zapas mocy. Zobaczcie jeszcze tylko na sztych. Porównajmy go sobie tak szybko do PM-ki, która oczywiście sztych ma bardzo, bardzo słaby. Jak widać tutaj to prawie jak łom. Osobiście jako użytkownik nóż oczywiście jestem w stanie polecić. Oczywiście ludziom, którzy lubią duże noże i te, które ważą więcej niż 100 gram. Ja akurat na EDC wolę taki nóż poniżej 100 gramów, ale ten jest nożem takim naprawdę mocnym. Zawiodłem się jedynie na powłoce, no ale każdy nóż jakiś tam mankament ma. Natomiast historia tego noża i samego knife makera, który jest też oczywiście fighterem, czy też nożownikiem, w sensie, że walczy na noże, więc no też kawał historii, wykonanie bardzo dobre, wykończenie też na wysokim poziomie, więc jest to nóż warty polecenia. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!